Siemano, tutaj ScorpioPlay.pl, a to jest kolejny materiał z serii Assassin's Creed Revelations. I tutaj takie też drobne info co do audiologu. Będę robił na dzień dwa odcinki tej jednej serii i tej drugiej, czyli Brotherhood i Revelations po jednym odcinku. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jest godzina po 20 chyba. Da. Jestem już trochę zmęczony, ale nakręcę. Co to tam dla mnie? Jedna sekwencja. Dla mnie to jest nic, szczerze mówiąc. Revelations jest jakby taką kontynuacją Brotherhood. Ponieważ Ezio już bardzo się postarzał. Bardziej niż wam się chyba wydaje. Ale zresztą wiecie. Pozdrawiam dobrego użytkownika, który robi też let's play z Assassin's Creed Revelations. Nie będę konkretnie wymawiał jego nazwy, ale pozdrawiam. I myślę, że... I życzę mu, żeby skończył ten materiał jak najszybciej. Dobrze, czekam tylko na trailer. Ja wiem, że za chwilę będzie. I jestem tego pewny. Ja, śpiew pięknej pani. O! Jest trailer! Znowu z logo Ubisoft. No wiem. Trailer spieprzyli dlatego, bo tak się potem zaczyna gra. Ale jeżeli chodzi... Przepraszam, znowu miałem SMS. Obejrzyjcie sobie trailer, ja się na chwilę zamknę. I tak właśnie będzie się zaczynał Assassin's Creed Revelations. Dobra, zaczynamy nową sesję. Tak jak zawsze ScorpioPlay.pl i oglądajcie sobie to intro, a ja się znowu zamknę.
Desmond Miles. Your life has changed so much in so little time. 2 months ago, you were pouring shots for bankers and celebrities. But now look at you. You're an assassin. One of us. One of the good guys. Isn't that nice? Men and women dedicated to protecting and preserving human life and liberty. Not like those Templars. Cold and calculating autocrats, drunk on power, obsessed with order, all that. We're doing our best to stop them. Yeah. Dobra, musiałem wysłać SMS-a i dlatego byłem cicho. Ale to już nie istotne. Ja, jak widzicie, to znowu jest retrospekcja od części pierwszej aż po dwójkę Brotherhood. Tak, Brotherhooda jeszcze nie przeszedłem, dopiero zacząłem. Więc zobaczcie, znowu będzie taki pomieszany materiał. Raz to, raz tamto. Ale... jakby co to, przecież możecie sobie od jedynki rozpocząć. Co to za problem? Nie ma żadnych przeszkód. A to w jakiej kolejności ja będę robił, to już moja sprawa. Wszystko to jest tylko powtórzenie. Nie było fajnie. Dla niego na pewno. Forever. Okay, I shut down the enemy's monitoring system to free up a lot of memory, but even like this, it's still risky. Desmond will be fine. No, the partition worked. The animus is stable. Co to dla niego? Good. For now. On już wiele przetrwał, to i to też przetrwał, śpiączka. No tak, bo po Assassin's Creed Brotherhood, Desmond, kiedy, no niestety powiem, zresztą widzieliście, zabił Lucy, założyli mu śpiączkę, nie wiem, tam coś mu strzyknęli pewnie, Bóg to wie, co z nim się stało. Uuu, ja pierdolę, co to jest? Pewnie jakiś świat, kurde. Nie potrafię teraz tego stwierdzić. Pewnie jakaś wysepka. Tak to wygląda. Morze jest. Skały trochę kanciaste. Desmond, pobudka. Pobudka. O tak. Czemu ma teraz czarne ubranie? Czarne jeansy? I brodę, kurde, ma. Super. Kolejny zwolennik brody. Przepraszam. Muszę zrobić na chwilę pauzę. To mamy kart. Już po małej przerwie, wybaczcie, miałem ustawienia sterowania na gamepadzie, dlatego się nie mogłem ruszyć, to wszystko pewnie tłumaczy. Elo! Szesnastka! Ty gościu, kurde! Włamałeś się do Animusa. No po prostu nie. Koleś, w końcu cię widzę. Po tylu dniach, tygodniach. Ty jeszcze mówisz? Przecież ty nie żyjesz. Narysowałeś na... w sypialni... ten... jakieś kurde znaki. Akurat te znaki były przydatne, bo w dwójce trzeba było ich znaleźć 20. Nie trzeba, ale można. 20 glifów, że tak je nazwę, bo chyba tak się właśnie nazywają glify. Hieroglify, no. W których są ukryte informacje o prawdzie, tak, właśnie. Co się działo z tym artefaktem, fragmentem Edenu i tak dalej. Nieważne. Teraz jest krótka rozmowa i właśnie można automatycznie chodzić, kiedy jesteś z kimś. I jest taki właśnie automatyczny spacer. Ja nic nie muszę robić, mogę ewentualnie myszką poruszać, aby kamerę. No, jak zresztą widzieliście. Co teraz, Desmond? What now, Desmond? Ja nie lubię mielonych. Schabowe są lepsze.
powiem wam. A zwłaszcza rybne schabowe. O tak, kurde, normalnie pcha. Przepraszam. Raz mówię o rybach, raz o kotletach. Tak, do mojego ciała. Tak. A co się ze mną dzieje? Nie, nie dziwię się. To nie są drzwi, kurde, to jest jakiś portal. Koleś, trochę żeś się przesłowił. Ja pierdolę, drzwi. No trochę za duże te drzwi, wiesz? One są bardziej 10 na 15 metrów. Wreszcie. Nie wrzeszcz. Aha. Dostaję tej. Kurde, nie wiem co powiedzieć. Dostaję choroby lokomocyjnej, zaraz będę rzygał. No, właściwie już rzyga, tylko tego w ogóle nie widać, ale jaką pozę przyjmuję, jakby rzygał. Ale coś tam pieprzył, nie wiem co tam. Kurde. Nie wiem coś ty zrobił. Poza tym, że zabiłeś swoją laskę. No bo dobra, jeszcze nie była laską, ale prawie. Była przyjaciółką. Dobra, jeszcze odsłuchamy takiej małej rozmowy telekomunikacyjnej. Więc za chwilę pójdziemy, bo coś słychać właśnie takiego dziwnego. Sean, what's going on? Let me talk to him. Super, super. A tak właśnie, trójka właśnie rozpoczyna się tam, gdzie kończy się Revelation, czyli jadą swoim vanem, jest jakaś jaskinia i dalej nie spoileruję. Przy okazji tam ktoś widział po lewej stronie Juno, Junone, czy jak ona się tam nazywa, ale dalej nie spoileruję. Desmond z Templariuszem, pogrzało cię, kurde. Po raz pierwszy cię logika zawiodła, przykro. Ale fajnie to wygląda, zajebiście. To normalnie jakbym się czuł w siódmym niebie. Dobra, idziemy stąd, bo za dużo chyba się... Za bardzo się rozgadałem. No i właśnie teraz będzie powtórzenie trailera, który będzie dłuższy. Właśnie pod koniec trochę będzie dłuższy. Tak, i gra przygotowywana przez zespół i tralalala. Się na chwilę zamknę. Pije się. Słyszałem jakieś drzwi, ktoś się otwierał. I kroki słyszę. Pewnie to... Nie wiem. No i właśnie, to jest powtórka. Powtórka tamtego trailera, tylko teraz jest dialog Ezio. Opowiada o swojej podróży, jaką przeżył, gdzie dotarł, tak dalej, jaki jest jego główny cel. Ja być gość. Statkiem płynął, zajebiście. Podróżował po górach. Przypominają mi coś takie ruiny. Po górach się spił, ja pieprzę. Przecież ty podać nie potrafisz. Tylko Connor potrafi. Ja pieprzę. Kto to? Już namierzyli cel? Snajpera wysłali? Łamał strzałę, co za twardy. To. No. Teraz fight, kurde, jest. Zresztą już widzieliście ten poprzedni trailer. Wzać go i strzał. Ciach, miecz, odbicie. I kontra. Unik. Pięść. Chwyt. Unik. Główka, jeb. Ciach! I rzut! I slow-mo! Ciach! To jeszcze? Zapraszam na party. Altair! O Jezu! Ja pieprz. Dobra, poddaję się. Fail! Gościu.
Co to za gość? Łysy gość. Czekaj, on jest łysy? Bo po części chyba raczej nie jest. On ma trochę. No, on ma trochę tych włosów. Ale jest łysy. Dla mnie jest łysy. Łysy gość w kapturze. Pelerynie, przepraszam. Łysy gość w kapturze. Co ja pierdolę? O, Altair, tylko czemu to jest jego duch? Ja niczego nie widzę. Co ja patrzę? O, ptaszek! Ej, pogniotłeś mój kaptur. Nieładnie. Zamknij się. Zaraz cię powiesimy. Zrobimy z ciebie żyrandol. Fakaj się, pałuj się i w ogóle wal się. No i jak to możliwe, że Ezio z 10 metrów co najmniej przetrwał taki upadek? Gość jest hardkorowy. Gratuluję. I tak właśnie zajebiście zaczynamy Assassin's Creed Revelations. I pierwsza sekwencja. O ja pieprz. Spadki FPS-ów, ale to normalne. Dobra, ruszamy. Nie ma lagów? Nie ma. Jest zajebiście. Nie duś się, to normalne, zaraz przejdzie. Aha, cie. Uuu, główka z kopniakiem. Pewnie. Czemu by nie? Kurde. Bardzo czuła ta łyżka jest, nie wiem czemu. Dobra, spinaj się, spinaj. Korzystaj z tego. Oh yeah. Dobra, cutscenka. Co tam masz, Ezio? Ciach. Aha, drugie ma nam ułamali. Tak, te gnidy nam zniszczyły. I mieczyk. Ciekawe, co to za mieczyk. Dobra. Ciach. Kurde. Kurde, leż. Ao! O shit. O! To nie było ładne uczucie. Dobra, pawy zginęły. Stąd znikam. Kurde, czemu taka ta myszka jest taka czuła? A nie, jest winda. Wiecie co? Zrobię na chwilę mały cut, bo coś ta myszka za bardzo jest czuła. Wybaczcie, nic się nie da z tym zrobić. Będzie niestety taka zdupiona czułość. Ja nic na to nie poradzę. A zatem ruszamy. Ezio, parkour twój jest dalej niezły. Jak na 50-latka. Pochwalam to. Nie! Jest! Złapałem się drabiny. Już myślałem, że kurde będzie pierwszy dead. Ja pierdol. Dobrze, żyję. Dobra. Ja pieprz. Dziękuję ci, drabiny, dziękuję. Chciałem zrobić małpi skok. A mi kurde nie pozwalają. Mało nie, się nie zabiłem. Co mi tu ćwierkacie? Nie chcę tego nawet słuchać. Ja tu mam pewne sprawy do załatwienia, a mi tu będziecie jeszcze piszczyć. Dobra. Fuck off. O to mi właśnie chodzi. Ja to kocham. Spadła. Dziękuję. Dobra. Ciach. O, i taki kill może być. Chwila. Właśnie muszę się oddalić. Okej. Okay. Interakcja, dobra, co tam? O, tam walczyliśmy z Al-Mualimem. Super. Tylko skąd on to... To jasnej cholery wie. What the fuck? Skąd on wiedział w ogóle? Kozak. Pochwalam to. Kurde, jeszcze... LOL. Co to jest? O kurde. Spadki FPS. O. Chce mu się walczyć. No chodź. Dobra,
Zobaczcie, kamera znowu szaleje. Dobra. Co tam teraz? O, shit. Się zgubiłem. Dobra. I pierwszy kill. O, jeszcze mnie zauważono. Dobrze. Trzeba ich po cichu zarżnąć. I będzie dobrze. Okej. Nie tak miałem go zabić, ale spoko. Dobra, wszyscy poszli się pieprzyć. I rozmowa. Cześć koleś, kim ty jesteś, żeby tu pracować? No właśnie nie wiem, jakiej pracy robię. Ale to dziwnie wygląda. Jakby na jakąś, kurczę, nie wiem, kryptę kolejną. Tylko ta krypta tym razem ma znaki asasyna. Symbol, widziałem tam na samym górze, chyba też widzieliście. Klejnoty? Diamenty? Super! Ale nie wierzę ci. Nie byłeś tam. Po drugie nie ma tu otworów. Znaczy są otwory, ale nie ma kluczy. Super, jeden klucz posiadają, a reszta gdzieś. Bóg wie gdzie. Co? O, zapłaciłeś mu? Aleś ty kurde hojny. Ezio. A, zresztą i tak mu pieniądze już nie są potrzebne. Cało tam. Jest tak stary, że mu nie potrzeba. Oje, akceptujemy to. I tam chyba pełna synchronizacja była. Nie zgub śledzonego celu. Jep, 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 jep. Leście, leście. Idziemy, idziemy. Ja wolę miecz. Lol, biegał z tym mieczem. A zwyczajnie nie wolę. No, o właśnie, schował go teraz. Ja wolę z mieczem latać teraz. No, 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 jasne. Zobaczymy ten klawisz. Przekonamy się, kto to taki jest przemądrzały i kozacki. A? Super. Nikt cię nie będzie śledził. Jesteś tego pewny? Okej. Trollo. Pijać? Siadam pijać. Dobra, kto tam następny? Ciach! I kolejny pada. I padajcie. Klękajcie narody, tak. Dobra. Teraz ukryte ostrze. O fuck. Nie. No i pierwszy fail. Super. Gratuluję, Ezio. Właśnie tego się spodziewałem, że sfejluję wcześniej czy później. Gratuluję, Ezio. Po prostu gratuluję. No i super, mam to powtarzać. Żaden problem. A, matole ty. Masz. Przepakajcie. Jakoś to powtórzyłem, ale nie. Już pierwszy fail. Nie wiem, ta myszka jest zbyt czuła. Dobra. I kill. Oh yeah. Fakajcie się. No chodźcie. Kurde, chciałem zrobić podwójne zabójstwo. Fuck off. Dobra. Kurde, strasznie, mówię wam, ta myszka jest strasznie czuła. O. Nie wiem. Wcześniej jak nią grałem, to nie była tak łatwa. Nie wiem. Może coś się popierdoliło. I skok, spadochron. Tak. W Brotherhoodzie zdobywam spadochron od Ezio, jeżeli zniszczymy dla niego wszystkie machiny tego typu. Nie będę zdradzał, ale no, no dobra, powiem wam, tam jest bombowiec, jakieś działko strzelnicze, machina latająca 2.0, że tak powiem. Co tam jeszcze jest? Bombowiec,
czyli fuck. Dobra, skoczek wiary. Idźcie sobie, ja wam nie przeszkadzam. Kawki wypijcie trochę i do roboty wracajcie. Dobra. Jeszcze trochę, żebym był wykryty i bym nie miał pełnej synchronizacji. Ale już pierwszego fejla zaliczyłem. Jak zresztą to i tak wiadomo. Nie ćwierkać mi, już to powiedziałem chyba. A, przeskoczyłem nad jego głową. A! No i fail. Super. Dobra, teraz to fuck off. Dobra. Ja pierdyle. Dobra. Zawaliłem to. To tylko dlatego, że się zagapiłem. No. Tak można stwierdzić. Ale przynajmniej rozgrywka będzie dłuższa. Ojej. Nie ćwierkać mi, powiedziałem. Normalnie zaszczuję czymś. Dobra. Okej. V to było uaktywnienie tego wzroku orba. Fak, ale oni zaraz zauważą, że jakieś te, no, że pozostawili... Pozostawiłem im po sobie ślad. Ale i tak mnie nie zauważą. Pierdolę. Tralalala. No nie, znów skok wiary, Ezio. Nie kazałem ci teraz tego robić, ale okej. No i zaraz zauważą, że był tu fight. Niestety szlak by to trafił. Co się tu stało? What the fuck? A? Ciała zniknęły? What the hell? Niemożliwe. Nie zabiję. Cholera. Jako że już sfejlowałem pełną synchronizację, wybaczcie. Po prostu robię to na chama. Robię to na chama. No. O, jeszcze chcę zabić! Kurde. Wypierdalę. Tak, najlepiej. Wypieprzyć swojego człowieka z włosy. Czemu nie? A no, nie dziwię się. No, już tchórzył. Ciach, ciach. I chwyt za linę. Wybaczcie za fail. Ale następnym razem będzie lepiej. Lepiej, lepiej. Tak, dobra. Tak, wiem o tym. Teraz jedziemy. Kurde, jaka akcja, kurde. Nieustraszony. Au, już się obiłem. Fuck. Straciłem już prawie połowę życia. Ja jestem zajebisty. Tak, jedziemy dalej. Co za akcja. Pełno emocji przy tym. Ups. Coś chyba pękło po drodze. Nie, myślałem, że to moje gacie pękły. Dobra, ciągniemy, tak. Oh, fuck. Yes. Tralala, tralala. Dam, dobra. Już znam tę piosenkę. Au. Matko, dyma. Jeb. Nie, jeszcze nie jeb. A, teraz jeb. Jeb. Pięknie. Ezio. Gratuluję. O! Lina już się trzyma. Znaczy, dociągnąłem do niej. O! Fajnie. Nie. Dobrze. Janek skinie. Au! Szpak. Ezio. Wyjdziesz z tego. O! Nie jestem głupi. Nie, kałuża. Fuj. I znów kałuża. Super.
Nie dość, że mokry, poobijany. A, posiniaczony, au. Super. Ezio, gratuluję. Zaliczyłeś parę upadków, ale żyjesz. Dostawę się tam. Wyjdź się, wyjdź. No. Dasz. Fuck off, biatch. Bye. Ezio, jakie lądowanie zaliczyłeś? Cia, 18 FPS, super. Krwawo. Ja pierdolę. Dobra, jedziemy, Ezio. Bo jest, po co jechać? Super, ponad połowa życia. A, super. Pozbędę się tych skurczbyków. Chodź, 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 chodź. Kurde, czemu mi myszka nie działa? Fuck. A, bo teraz tu trzeba tylko tych powodzy. Fuck you, bitch. Au. Fuck. Fuck off. Dobra. Ahaha. Ślepa uliczka, koniec gry. Nie wiem skąd to wziąłem. Taranowanie, no wiem. Przecież od tego to są te wozy, żeby taranować. I taranuje z całej siły. Au, ale niestety to on nie staranował. Yeah. A, ty suki synu, chodź tu. Pokażę ci, kto tu jest lepszy. Fuck. Kurde. Ojojojojojoj, uważaj, Ezio, uważaj. Dobra. Jest nieźle na razie. Dobra. Aha, podjechał tu, co za putas. Chodź, dokończymy. Jest remis, stary. Chodź, 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 chodź. Trolololololo. A, fuck. Dobra, jest lepszy. Kurde. Tak, dobra. Wygrałeś, ale ja to wygram i tak. Dobra, cutscenka. Jedźcie wozami, jedźcie wozami. Fuck? What the fuck? Panowie chyba nam coś tutaj niemiłego zgotują. W postaci granata. BUM! Kaput! Super, Ezio! Gratuluję, kolejny fail. Ao! To nie było przyjemne. Jeszcze walnąć skałą o plery. No, Ezio, powiem ci, jesteś hardcore. O, tam widać obóz. I widzę nawet wieżę. No, fajnie. Super, Ezio. Kolejny fail. No dobra, nie fail, ale żeś zawalił fabularnie. Ale już jednego deda zaliczyliśmy, nie? Zajebiście się to musiało wydarzyć. Wszystko wina myszki, która tak strasznie dziwnie działa. Nie myszka, ale czułość właśnie. W tej grze nie da się przedstawić tej czułości. Chyba. Nie jestem pewny, ale chyba... Powinienem coś z tym zrobić. Co? Już? Chcecie fatala na mnie zrobić? We trzech? Trzech na jednego? Skąd wy się z choinki urwaliście? A, super, finish him. No to zrobię mi fatala. Ale to ja im zrobię fatala, chodźcie. Kici, kici, kici w oko. O, fuj. What? Fuj. To jest obrzydliwe. Dobra, idę stąd. Znowu poobijany, super. Jak w Brotherhoodzie. Zresztą. Tak miało być. Trolololo. Smacznego. Zatrułem go. Nie. Jestem zajebisty. Niech się dusi, suki synek. No tak, Ezio. Wcześniej miałeś 17 lat, taki ładny byłeś, a teraz stary. Stary, ale jary. Ja, jak na 52-latka. Czekaj,
chcę włączyć. Czekaj. Aha. Fajnie. Jest pełna synchronizacja, więc ją lepiej zrobię. Boże, mi ostatnią zawalił. Chodź tu, kici, kici. Kici moko, oe. Nie wiem, co się ostatnio mi głupiego do głowy czasem wystrzeliwuje i kurde, nie wiem, co się ze mną dzieje potem. No chodź, 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 chodź. Zabawimy się. Ja. Szybko i skutecznie. Aćcie to! To by wyglądało, jakby sobie walił, że tak powiem. Dobra, nieważne. Chodźcie tu, kurwa. Dobra, chodźcie. Zabawimy się. Ty drani. Chodź. Dobra, fuck off. Dobra, ja teraz stąd muszę iść. Pójdę lepiej skrótem. Nie zauważą mnie w ten sposób. Dol, co to było? Kurde, nie wzdychaj, tylko idzie, cio. Idź, idź. Sprintuj. Sprint! Sprintem! O oh, fuck! Fuck, 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 chodź, 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 to właśnie o to mi chodziło. Jeszcze jeden to chyba ma przyjść. Chyba, nie jestem pewny. A nie, to nie, kiwam w oko. Dobra, teraz przejdę tutaj. O, przepraszam, się jeszcze wyglebił, ecja, super. Tego właśnie było nam jeszcze trzeba. Zatruty. I to mi wystarczy. Dobra. I kolejna kaczenka. Tak, jestem groźny, agresywny jak pies. I co? Ty patykami nie wymachujesz, jak widzę. A skąd ją mam widzieć? Może jednak? Tak, to jest jakiś spadek FPS-ów. Kto tu jest psem? Dobra, chodźcie, chodźcie, zapraszam. A, no proszę, jaka kampania. O, ciach, no nie, to jest po prostu mocne. Znowu to, nie powtarzaj się, Cio, bo to jest już coś głupie. Dobra, no, teraz po was. Przeszukuj ich. Nie wygłupiaj się. Dobra, a lekarstwo to była czwórka. Nie. O, to była jedynka. Już mi się pokrzaniło. No, wiem, że to nieco stłumi ból. Ja rozumiem, w jakiej jesteś sytuacji kryzysowej. Ale fuck! O, shit! A, super. Ciach! Super, kolejnego zabiłem. I'm sorry. Co za debile. Tak, bić. Dobra. O. Ah. Hejo, hejo, hejo. Dobra. Teraz się ukryję. Nie wiem jak, ale się ukryję. Bawimy się w ganianego. Kurde, jest ich tu za dużo, żeby... Tego strzelca bym zabił. Au! No to już było przegięcie. Chodź tu.
No dobra. Teraz chcę się z wami pobawić. Chowanego. Fuck. Jest. Mamy pewną synchronizację. Teraz jeszcze dzisiaj tylko za różne. Papa. Dobra. Dobra, znowu małpie figle. Jezu, fajnie. Tylko nie przeżywaj tego tak strasznie, Ezio. Podło! Bijacz. Kurde, jeszcze strzelają. Dobra. No chodź, teraz moja kolej. Znaczy twoja kolej, tak. Daj, bijacz. Head and heart. Goodbye, bastard. Dobra, ja się na chwilę zamknę. Jaką księgę, kurde, co ty gadasz? Jezu, myślałem, że już Niccolo Machiavelli, ja pierdolę. Chrzani mi się Niccolo Polo z Niccolo Machiavelli. To i tak były dwa zajebiste osoby, sławne. Biblioteka? Wielka świątynia? Grand Temple! Ten more! Now! Brakuje skadimpacie. Bastardo! Naginasz zasady? Nie pamiętasz, jak cię wujo Mario uczył? Nie wolno traktować martwych, prawie martwych, jak chcesz. Dobra. Ale jako, że już jesteśmy starzy i dorośli, to sobie możemy na wszystko pozwalać. No. Mówi na to, żeby zrzucić jeszcze ciało. Tak. A tak, to już właśnie będzie koniec sekwencji pierwszej. Właśnie zapomniałem. Jeszcze będzie mała cutscenka. I absolutely do. Podoba mi się akcent tego Billa. On się nazywa Bill? Właśnie mnie się coś nie wydaje, żeby się nazywał Bill. Chyba to... Może on ma na drugie Bill? Ja wiem. Ale wiem, że chyba to jest ojciec tego Desmonda. O! Powódka! Czas na śniadanie, do szkoły. Ja tam niestety mam do diabła jednego. Kręciłeś, węszyłeś, szperałeś? Pewnie. Węszyłeś? Nie. Kręciłeś? Nie. Szperałeś? Może? Ja nie wykonuję żadnych poleceń, ja tylko robię to, co muszę. Bawię się, uczę się, czeka mi dupa. Dobra, gadajcie szybciej, bo chcę już to skończyć. Dzisiaj mam już dosyć nakręcania. Jakie to słodkie, ale i żałosne. Nie ma takiego słowa, właśnie, pojęcia. Się trochę złamał. Dobra, i kolejny dialog telekomunikacyjny, że tak powiem, więc się zamknę i zakończymy właśnie tym serię. No, że serię. Odcinek. Sean, it's me. What's happening? Are you at the airport? Yeah, we're chartering a jet. Are you coming? Yes, yeah. A, leciłem. Leciałem samolotem i to już chyba nie raz. Zajebiste widoki, tak. Po prostu nie wyobrażacie sobie, jak świetne są widoki. Ale to niestety z góry. Ale i tak, fajnie. Widziałem nawet ten. Ten. Zatokę La Manche? Nie wiem. Tak mi się chyba wydaje.
Dobra. Tym świetnym akcentem masz ukryte. Super! Ma niewidzialne powietrzne ukryte ostrze. Super, niewidzialne powietrzne ukryte ostrze. Bardziej to mi wygląda, jakby ćwiczył trening palców. Nie da się tego przybliżyć, ale wygląda, jakby ćwiczył trening palców. A nie, a gdzie drugie? Dobra, nieważne. I tym właśnie trenującymi palcami kończymy zajebisty odcinek Zagrajmy w Assassin's Creed Revelations. Jutro, tak jak zawsze, jeden odcinek Brotherhooda i jeden Revelations, więc piszcie, komentujcie i subskrybujcie. To był ScorpioPlay.pl i nara, do następnego. Yes.